Siemaneczko, w 21 części Let's Play Mad Max i zaczynamy od wyścigu, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. Ostatnio był spory rozwój twierdzy Jetta w zasadzie na full i pokonaliśmy tutaj bossa z terytorium Jetta. W zasadzie to terytorium jest naprawdę już prawie bezpieczne. Zostały jeszcze tylko drobne pierdółki na tych dwóch plackach do zrobienia. No i wyzbieranie złomu porządnie, ale to sam już zrobienie, będę was z tym zanudzał na... Ale wyścig może być czymś ciekawym, nie? Zwłaszcza, że dwa poprzednie, które robiliśmy, różniły się, nie? Więc może być naprawdę beczką miazga, może być ciekawe. Zniszcz beczkę przy każdym z punktów kontrolnych. Aha, to już było w sumie. Ale nie mówiłem wam o tym, ale karoseria, którą mamy przy naszej bryce, to jest karoseria z drugiej części Mad Maxa. I w sumie z pierwszej też miał taką brykę, nie? Jakie nawiązanie, nigdy wam o tym nie mówiłem. Tym się gówniano steruje, no. Tym w sumie też może, bo ciężki przód ma, ale dobra. Zaryzykujmy tego. Tego nie mam odblokowanego, weźmy młotka. Dobra, ale przynajmniej inny samochód mamy, nie? Nie patrzyłem poniżej, jakiego czasu muszę zejść, żeby mieć żeton. Zobaczymy. Czy te samochody mają turbo? Myślę, że tak. Czemu tam jest jakiś snajper? Nie wiem, tak. Wyciągają go w pewnej chwili. Mamy jakieś turbo. Dobra, za mnie coś ludzie byli, co ciekawe. Mam nadzieję, że to nie będzie żaden problem. No, ciężko się z nimi steruje, bo mają na przodzie tonę obciążenia, jak jakiś kurwa traktor. Więc się naprawdę cholernie ciężko z tym steruje. Boję trochę tego dopalacza używać, żeby zaraz bączka nie wykręcił. No dobra, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Daleko te beczki są. Konkurencja została aż tak w tyle? Serio? Dobra, spokojnie. Kolejne. Oj, 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 bez szaleństw, widzicie? Trochę by nas to rzuciło. No to dobra, ten ostatni wyścig też polegał na beczkach, ale mieliśmy inne autko. Oj, oj. Ciągnijmy się dopalaczem, dobra. Dobra, już widzę powoli metę, ale jeszcze do niej kawałek, bo to za zakrętem jest dopiero. Co tam w górze widzicie? Taki odblask. A, może satelita jak spada albo coś. Nie, nie wiem, czy takie smaczki są. Ale wiem, że musimy trochę przyspieszyć, bo zaraz na żeton się nie załapiemy. Tego byśmy nie chcieli. No, come on, come on, come on. Come on. Dobra, nalajcie. Udało się. I żetonik wpadł. No i zajebiście. Zajebiście. Dobra, niezmiernie mnie to cieszy. Ale. Przecież tutaj mamy jeszcze jeden wyścig do zrobienia. Tutaj i tutaj. Patrzę, gdzie będzie bliżej w sumie, bo chętnie bym się jeszcze ścignął, nie? Chętnie bym sobie jeszcze jakiś wyścig. Tu, nie, ten już jest odblokowany. Dobra, zróbmy sobie ten jeszcze. Nie, fuck. Nie, tak? I tak. Zróbmy sobie jeszcze jeden. No, ej, szybko poszło, zróbmy jeszcze jeden. Zwłaszcza, że sporo tych wyścigów jest. Może tam będzie jakiś inny niż beczki? Zobaczymy. Ja jestem tak ranny? Mi się nie podoba, że jestem tak ranny. No, w sumie po tej ostatniej zadymce. Dobra, jak już trochę się przejedziemy. A chyba żadnego pola minowego tutaj nie odkryłem tym wyścigiem, no właśnie. W sumie tutaj też jakieś jedno pole minowe jest do zrobienia. To też nie wiem gdzie. Ale dobra, może ten wyścig nam w tym pomoże. Może ten wyścig. Szkoda, że bliżej się nie mogliśmy tepnąć, ale dobra. Jakoś to przeżyjemy wszyscy. No choć, karoseria w pierwszej i w drugiej części. Zwłaszcza w drugiej, tylko że w drugiej została też rozpieprzona. Ale to jest ta karoseria tego wozu. Który tam miał silniczek, oczywiście V8, nie? I była już dokokszona. To jest to, to jest to. A jak wybierałem, to wcale nie wiedziałem, że to takie nawiązanie.
Zobaczcie, jakiego nosa miałem. Zajebiście, nie? Też tak myślę. Też tak myślę. Ja bym się już dopalacz ulepszyć trochę w naszej bryce, ale jeszcze nie mam takiej możliwości. Pewnie w tej nowej twierdze takiego będzie do zrobienia. Gdyby na dłużej starczył, żeby się chociaż odnawiał. Wyścig śmierci. Dobra. Zobaczmy, o co w tym chodzi. Ładuj się na górę, Max. Silniki podwieszone. Bomba zegarowa. Przetrwaj ataki tych, którzy pragną odebrać prawdziwym zwycięzcom przeznaczoną im chwałę. Dotrzyj do twierdzy, nim wybuchnie bomba przyczepiona do podwozia pojazdu. Okej, tego chyba nie było. Chyba, że w pierwszym wyścigu. Ten wygląda fajnie, samochodzik. Ale ostatnio ścigaliśmy się też z frakcji tych czerwonych frajerów. To teraz może weźmy coś z frakcji... Nie, to nie jest ze Skrotusa. To jest chyba z innej jakiejś jeszcze frakcji, ale nie wiem. Ten, a w sumie weźmy ten, bo wygląda bardziej kozacko, no. Czy nie będę tu zastanawiał godzinę. A dobra, co po tym wyścigu? Lecimy na nowe rewiry. Z wątkiem głównym. Tak mi się wydaje, jeszcze musimy zerknąć na mapę. Kurwa, spieprzyć, ja tu nie mam dopalacza. O, Jezus! Nie chciałem wyskoczyć. Spróbuj ponownie, przepraszam. Ja spację tylko nacisnąłem. Albo co, spacja odpala bombę? Nie wiem. Dobra, spokojnie. Nie, chyba jeszcze takiego typu wyścigów nie było. Wsiądziesz z pojazdu. O kurwa. Uuu. A czy ja mogę strzelać do nich? Chyba mogę. Chyba mogę, to się trzeba pozbyć przynajmniej jednego. Dobra, ale teraz jeszcze nie mogę ich namierzyć. Dobra. Jeden rozpieprzony, okej, nie będzie mi przeszkadzał. Ale nie chcemy przy nim. Kurry. Nie było takiego wyścigu, na pewno nie. Pamiętam, że ten pierwszy poleciał za pierwszym razem. Dobra, musimy bardziej się przy... Tam był randomowy gościu, czy on się pojawił specjalnie do tego wyścigu? Chyba specjalnie. Musimy któregoś z nich rozpieprzyć. Jestem bardzo delikatny. Dobra. Elegancko. Dobra, on tu widzę, że nie reaguje. Może uda nam się odskoczyć, chociaż... Nie wiem, jak z przyspieszeniem stoimy. Aj, okej, widzę, że oni tutaj stoją specjalnie, żeby mnie dorwać. Dobra, to po prostu spieprzajmy. Chyba było groźnie. Oj, nie ślizgaj się, nie ślizgaj się, mój robaczku. Nie ślizgaj się. Nie. Kurwa, brawo, brawo, brawo. W oponę, tak. W oponę. Uwaga. Pewnie. Nie na piasek, bo tracimy prędkość. Nie wysiadajmy z wozu, bo też wybuchniemy. Kurwa, tam setka mnie tych samochodów goni. Oni mnie doganiają. Ale widzę metę. Dobrze, że nie na czołówę, że to nie był jakiś kamikadze. Albo inny samobójca. Nie, otrzymaj się drogi. Tam już kolejny pies czeka. Nie, wydawało mi się. Ale chyba powoli widzę metę. Tak, dobra. Trochę amunicji poszło, ale udało się. No i osiągnięcie. Szybki kierowca. Odblokowano. Zajebiście. Dobra. Nie, ja już nie chcę. Dziękuję. Jak najszybciej będzie do twierdzy. A, w sumie... Dobra, udało się cofnąć, tepnąć tak.
Myślałem, że wyskoczy komunikat. Gdy w pobliżu są wrogowie, nie możesz się tepać. Real good. A, jestem na full załadowany, dobra. Czy ja chcę coś ulepszać? Kompendium do zebrania. No spoko. Ja myślałem, że już miałem odblokowaną tą brykę. W sensie, co, odblokowała się teraz, jak zrobiłem na niej fulla? Dziwne. A kompendium? A, to miejsca. Pewnie tego drugiego wyścigu. Bardzo możliwe. O, to był taki wyścig, wiecie. Musiałem na wczucie to zrobić. Dobra. Tak, wsiadaj. I lecimy do twierdzy Krwistobrodego. Zobaczymy, jakie będzie przyjęcie. Czy tak jak w twierdzy Jetta, nie będzie zbytnio zadowolony. Ona w sumie nie jest tak blisko, jakbym chciał. Więc po drodze pewnie zrobimy ten balonik. No. Tak, myślałem, że ona jest bliżej, zaraz będzie obok. Nie. If you're looking to gain the favor of the gods, you could always do a death run. Zrobiłem dwa wyścigi. Naprawdę, stary, no. Czasami mam wrażenie, że jakbyś był nieprzytomny. Dobra, nie ma to jak nasza furka, która trochę wytrzymuje, ale przydałby się jej mocniejszy pancerz, bo już wrażenia fajne robi, no ale pancerz by się przydał mocniejszy. Nie ten dopalacz, tak jak mówiłem. Sami wiecie. Sami wiecie, o co chodzi, nie? Śmiało. To już wyjeżdżamy, nie? Na nowe rewiry wjeżdżamy. Dobra, tam jest też skoczny, ale tego nie będziemy robić na tym odcinku. To nie panikuj. Lecimy po balonika. Terytorium Krwistobrodego. Spoko. Gdy Krwistobrody i jego ludzie natknęli się na okręt, który potem stał się ich twierdzą, byli zbyt zmęczeni, żeby zrobić cokolwiek poza zatrzymaniem się. W ciągu następnych tygodni przekonali się, że statek uratował im życie, ponieważ był wypełniony konserwami oraz wodą pitną. W miarę zużywania zapasów zaczęli znajdować się w okolicy, która wnet stała się terytorium Krwistobrodego, również inne okręty z cennymi ładunkami. Stary kupiec i bandyta wykorzystał tę okazję. Jego ludzie szabrowali statki, co więcej wyjątkowych dóbr, dobra. Kruchy rozejm z dóbr, podtrzymywali też kruchy rozejm z Czarnym Miastem. Pogorszenie, gdy na rozkaz Krutusa rządy Żelaznej Ręki rozpoczęły, zgniło ząb. Teraz na tym terenie roi się od jego odrażających band, czyli też ma problem z Czarnym Miastem. Spoko, na pewno się ucieszy. Mam nadzieję, że Jet da nam jakieś referencje, nie? Powie, że jesteśmy zajebistym człowiekiem, że robimy robotę jak należy. He's ruthless, same as Cheat, but older and meaner. He camps in a hulk laid out in the Great White. His clan will pirates, slavers. They say he foretells the rising of the seas. What can he offer me? Heavy plates of steel armor, grills, and other life-saving defenses are his specialty. Brzmi jak nowy pancerz do naszej bryki, nie? Jak się dostać na tego balonika? Aha. Dobra. Siadaj. Nie wiem, czy się dzisiaj do niego dostaniemy, do Krwistobrodego, bo widzę, że to jest w ogóle wybuch wymagany. To ciekawe, skąd ja ci tu wybuch. No w sumie ja mam kanister warty. Gdzie? Nie, weź kanister. Możemy go w sumie złożyć. A ten wybuch niech będzie. Żeby dalej się dostać do tego, do balona, nie? No to tak, to jak najbardziej, nie żałuję. Jest tu jakiś złom, może? No trochę coś tu jest. Warto się rozglądać. Mamy tu jakichś przeciwników? Mamy jedzenie, to niekoniecznie teraz chcę. Dobra. To muszę jakoś uruchomić, będę musiał to uruchomić. Cholera wie, na razie nic z tym nie mogę zrobić. Obym się nie musiał wracać. Nie musiał wracać. Dobra, tu jest balonik. Teraz sobie skorzystamy. A, no właśnie, strzępek historii. Obróćmy.
Cieszę się, że to wydrukowałem, zanim padło zasilanie. Nadal czuję zapach tego świeżego żaru. Ciekawe, czy jeszcze powrócą czasy picia piwa i grillowania. No, raczej nie. Smell of barbecue and meat is everywhere. But not the kind you'd want to be. W sumie Max nieźle to podsumował. Dobra, i 100% miejsca powinno być, nie? Dokładnie. Wejdź do balonu. Shiftem. Przez spację mi się myli. Jest przywiązany? Nie, dobra, wznosimy się. Okej, okay, terytorium sobie zrobimy. Dobra, następny balon jest niedaleko, więc też sobie zrobimy. Problemu. Chyba, że coś nas po drodze zatrzymał. To w sumie jest pewnie sporo patroli. I to pewnie już na wyższym levelu. Wiecie, lepsze opancerzenie, lepsze bryki, może jakieś nowe bryki. The ship. It looks peaceful from afar. But not seaworthy. Wiadomo, że do pływania się nie nadaje. Max, z czego ty oczekiwałeś? Co my tutaj mamy? Snajper. O. I co tam jest? Obóz wydobywczy. Okej, okay, wyścig śmierci, mocna konstrukcja. Straszak. Coś trochę mało tych rzeczy odblokowałem, nie? No może przegapiłem coś, cholera wie. To jest jakiś inny straszaczek. Tam jest chyba twierdza Jetta, nie? Chyba ta. Dobra. O, tam coś jest? Tam coś jest, dobra. Na trzecim poziomie to może być ciekawe wyzwanie. Na jakiś odcinek. Kto wie? I tutaj kolejny. Pewnie więcej ludzi, lepsze wyposażenie, ale ciekawe, czy w środku się coś zmienia. Dobra. Pieskowe kaniony, okej, no i fajnie. Fajnie mamy to zrobione. Są tu pola, oczywiście, że są pola minowe. Spotkanie legendarnego. Aha, dobra, siedlisko szakali, spoko. A i cel mi od Jetta. Misja od Jetta. A wyścig śmierci to gdzie mi tutaj oznaczyło? Tutaj, tak? Dobra, ale kolejna rzecz, to interesuje mnie ten następny obozik. Znaczy balonik, przepraszam. Dobra, schodzimy na dół. Trochę brzydko to wygląda, bo na mapie to powinno być tak bardziej oznakowane z tymi opisami, ale dobra. Wolę to mieć wszystko porobione, nawet że brzydko to trochę wygląda, ale wolę wiedzieć, gdzie to jest i ile tego jest. Dobra. Wskakuj. Przecież to też jest spoko motyw na odcinek, nie? Żeby wy też widzicie, jak to wygląda. Nogę chyba zwichnąłeś sobie. Ale on może spadać z wysokości, nie? Geralt to już by zginął z 10 razy. Geralt nie lubiał wysokości. Chciał szybkiego schodzenia z wysokości. Trochę tu upiornie ten dojazd do tego balona, nie? Taki był. Upiorny. Ogólnie tu taka chyba, nie wiem, pozostało się po rafie koralowej, nie? Takie te kamyczki. Nie jestem pewien. O kurwa, nie. O Jezus. O Boże. Brawo. Brawo ja. Dobra. Nie chciałem się z nimi mierzyć, bo będą upierdliwi. Za blisko podjechaliśmy. Nie o to mi chodzi. Ale nie mam na was czasu. Serio? Będziecie mnie gonić? Jesteśmy w sumie niedaleko kolejnego. Ale to jest jakiś pionazm, dajcie spokój. Co ty się do ludzi, gościu? Weź tu sobie naprawdę lepiej samochód, dopiero się zastanów. No, jeszcze pewnie na tym terytorium nie słyszeli o Maxie. Snajper, dobra, tego snajpera zdejmiemy. Z tego względu, że... będzie mnie po prostu wkurzał. Dobra. Z
zagrożenie powinno spaść, nie? Dziwne. Chyba, że on przeżył, no ale nie, no bez przesady. Nikt nie przeżywa takiego upadku. No dawaj, dawaj, dawaj. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tutaj chyba coś mamy. Nie mówcie mi tu, że jest kolejny wybuch. Kurwa. Kolejny wybuch jest wymagany, a ja no... Chyba, że tu będzie jakiś kanister. A, dobra, jest to. Też może być. Tylko, żebym nie trafił w swoją furę, nie? Dobra. Otwarte. Dzień dobry. Jest tu ktoś? O, mam od razu strzępek historii, mam kanister. Weźmiemy do fury później. Mamo, wiem, że nie chcesz mieć z nami do czynienia, ale mała Brain nie chciałaby poznać swoją babcię. Kocham cię, Janet i Skyler. They had something, but now it's gone. It's gone no matter how much they loved or hated or bigoted. Wspomnienia, Max. No. Ty też kiedyś miałeś rodzinę, nie? Dobra, to już mam na full zrobione. Znajdź i zatankuj generator. Aha. Dobra. Musimy jeszcze zatankować generator. Dobra, to już, to już. Tam nie wymyślaj z tym wchodzeniem, że paliwo jest tu w miarę blisko. No to trochę takie przedłużanie na siłę. No niby wiadomo, że jedne balony potrzebują tankowania, inne nie. Gdzie ja to kurwa zostawiłem na dole? Brawo ja. Nie, no nie. Tak, podnieś kanister. Wejdź. Wybaczcie. No dzisiaj nie dostaniemy się do krwawobrodego. Czy do krwistobrodnie? Chyba do krwawo. Musimy zatankować ten pieprzony balon. Ale i tak myślę, że odcinek był całkiem spoko. Bo przecież wyścigi były ciekawe. I te balony, poznawanie nowego terytorium, nie? Możemy zejść na dół, spoko. To możemy wejść na górę? Nie wiem, ale wejdźmy na balonik. Nie, chyba tam na górę nie. Ja tam jest jakiś reflektor. Spacja naciskałem potrzebnie. No zobaczymy, co tu mamy na górze. Czy tutaj jest coś kozackiego? Co my tutaj mamy? Jak się nazywają te rewiry? No to już wiemy. Twierdza. Straszak. Straszak kolejny. Kolejny straszak. Tutaj nic nie ma. Jest kolejny straszak. Obóz przelewowy. Straszak kolejny. Wyścig. Tylko jeden obóz będzie. Jeszcze nie zauważyłem kolejnego. Jest straszak, spoko. O, tutaj coś mamy. Snajper. Dobra. Brody, dobra, spieczona ziemia, okej, okay, duży obszar. W ogóle ten obszar chyba jest większy niż miał Jet, nie? Ma 3, 5, a Jet miał 2, 4, nie, też miał 5. Aha. Okej. Okay. Wiem, że będzie większe terytorium, ale w sumie dobra. Znaczy może objętościowo może być większe, ale liczba tych obszarów, województw nazwijmy to, jest taka sama, nie? I spadamy.
Ale nie, no i tak już tutaj nie zrobimy, nie zdążymy za wiele zrobić. Aha, brawo ja. Dobrze, że cię nie zabiłem. By to i tak było wszystko stąd. Dobra, co, następny odcinek? Może, no możemy z nim pogadać w sumie, bo jest i tak po drodze. Ale następny odcinek, no to co, do twierdzy Kwistobrodego, no. Jaki jest plan, a co z tego wyjdzie? Przekonamy się. Także... Także... Nie wiem, czy poprzednia nasza karoseria miała światło. Chyba nie. Chyba nie. Znaczy, poprzednia wersja tej karoserii. Nie, dobrze. Także wpadajcie do opisu, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i trzymajcie się. Na razie.